Rozdział 28. Przygody tego dnia dręczyły Tomka w nocy w postaci koszmarnych snów. Cztery razy miał już skarb w rękach i cztery razy rozpływał mu się on w nicość. Za każdym razem budził się gwałtownie i przeżywał gorycz rozczarowania. Gdy wczesnym rankiem, leżąc w łóżku, zaczął przypominać sobie szczegóły wyprawy do nawiedzonego domu, nie mógł odtworzyć ich dostatecznie wyraźnie. Wszystkie wydarzenia zasnuły się lekką mgiełką nierealności, jakby działy się w innym świecie lub w zamierzchłej przeszłości. Potem przyszło mu na myśl, że cała ta przygoda po prostu mu się przyśniła. Potwierdzał to jeden bardzo poważny argument. Widział wtedy taką ogromną ilość pieniędzy, że to nie mogła być prawda. Do tej pory nigdy w życiu nie widział naraz więcej niż pięćdziesiąt dolarów i jak wszyscy chłopcy w jego wieku i jego sytuacji majątkowej uważał wszelkie wzmianki o setkach i tysiącach za piękne wymysły dorosłych. Nigdy nie przyszło mu do głowy, że ktoś może naprawdę posiadać olbrzymią sumę stu dolarów. Jego wyobrażenie skarbu sprowadzało się w gruncie rzeczy do wizji garści kilkucentowych monet oraz garnca czegoś wspaniałego, fantastycznego i nieuchwytnego. Jednak im uporczywiej rozmyślał nad swoją przygodą, tym jaśniej i wyraźniej stawała mu przed oczami. Wreszcie zaczął podejrzewać, że to może nie był sen. Tej niepewności trzeba się było jak najszybciej pozbyć. Tomek w biegu połknął śniadanie i poleciał szukać haka. Znalazł go siedzącego nad rzeką i melancholijnie pluskającego nogami w wodzie. Minę miał niewyraźną. Tomek postanowił zaczekać, aż hak sam zacznie mówić o wczorajszym dniu. Jeżeli nic nie powie, będzie wiadomo, że to wszystko było tylko snem. Cześć hak, cześć. Minuta milczenia. Wiesz, Tomek, gdybyśmy te przeklęte graty zostawili koło drzewa, pieniądze byłyby już nasze. Wściec się można. Więc to nie sen, nie sen. Tak bardzo chciałem, żeby to była prawda. Słowo daję. Co nie jest snem? No ta wczorajsza historia. Wydawało mi się, że to sen. Ładny mi sen! Gdyby się schody nie zawaliły, to rzeczywiście spalibyśmy już snem wiecznym. Całą noc prześladował mnie ten zielonooki diabeł hiszpański. Żeby go pokręciło. Ale nie tak od razu. Najpierw musimy go wytropić i znaleźć skarb, a potem może go pokręcić. Coś ty, Tomek. Nigdy go nie znajdziemy. Taka okazja trafia się tylko raz w życiu, a myśmy ją zmarnowali. A jeśli znowu spotkam się oko w oko z tym cholernym mieszańcem, to na pewno padnę trupem. Ja pewnie też, ale pomimo to chciałbym go jeszcze raz zobaczyć i pójść za nim do numeru drugiego. Właśnie, ten numer drugi. Co to może być, jak myślisz? Nie mam pojęcia. Ciemna sprawa. Słuchaj, hak, a może to numer domu? A raczej nie. A jeśli nawet, to na pewno nie w naszej dziurze, bo tutaj domy nie mają numerów. Prawda. Czekaj, niech pomyślę. Ha, a numer pokoju w gospodzie, co? Wiesz? To jest niezły pomysł. U nas są tylko dwie gospody, więc łatwo to sprawdzimy. Poczekaj chwilę, Hak. Zaraz wrócę. Tomek zniknął. Nie bardzo lubił pokazywać się publicznie w towarzystwie Haka. Nie było go pół godziny. Przez ten czas zdążył sprawdzić, że w lepszej gospodzie numer drugi od dawna zajęty jest przez jakiegoś młodego adwokata, za to w gorszej gospodzie numer drugi okryty był tajemnicą. Syn właściciela powiedział mu, że ten pokój jest stale zamknięty na klucz. Wchodzą tam i wychodzą tylko w nocy, nigdy w ciągu dnia. Nawet sam chciał kiedyś sprawdzić, co się za tym kryje, ale dał sobie spokój. Doszedł do wniosku, że pod numerem drugim straszy. Ostatniej nocy widział tam małe światełko tyle się dowiedziałem, relacjonował Tomek. Zdaje mi się, że to jest właśnie ten numer drugi, którego szukamy. Chyba tak. Co teraz zrobimy? Muszę pomyśleć. Długo myślał, wreszcie powiedział. Słuchaj, zrobimy tak. Tylne drzwi tego pokoju wychodzą na ślepą uliczkę między gospodą a starą cegielnią. Przyniesiesz wszystkie klucze, jakie tylko zdołasz gdzieś wygrzebać, ja wezmę klucze ciotki i w pierwszą ciemną noc spróbujemy dostać się pod numer drugi. Tylko uważaj na Indianina, bo pamiętasz, jak mówił, że będzie się kręcił po mieście, żeby szukać okazji do zemsty. Jeśli go zobaczysz, idź za nim. Jeśli nie pójdzie do gospody, to znaczy, że numer drugi jest gdzie indziej. Jezus Maria, ja sam za nim nie pójdę. Przecież to będzie w nocy. On cię nie zobaczy. A gdyby nawet, to i tak o nic nie może cię podejrzewać. Niech będzie. Pójdę za nim. Ale musi być bardzo ciemno. Nie, nie pójdę. A zresztą spróbuję. Hak! w ciemności i ja bym poszedł za nim. Pomyśl tylko, on może stwierdzić, że z zemsty nic i od razu pójdzie zabrać pieniądze. Co wtedy? Hm, to prawda. Dobra, pójdę za nim. Koniec gadania. No, teraz mówisz do rzeczy. Tego hak nie wolno nam popuścić. Musimy się trzymać i nie rezygnować.